Witam serdecznie. Witam w grze Assassin's Creed Origin. Jesteśmy. Nie Origin, przepraszam, Odyssey. Oj Boże, z rana jeszcze nie obudziłem się. Odyssey, myślę o jednym, mówię drugie. Odyssey. Jesteśmy w trzecim epizodzie drugiego dodatku Los Atlantydy. I to jest ostatni już dodatek i ostatni epizod tej gry. I jak to zrobimy, to generalnie kończymy akcję gry. Ostatnio żeśmy skończyli tutaj w siedzibie AZS-a. Było ciężko. Z mojej strony po prostu było ciężko z uwagi na to, że było końcowe sekwencje mojego nagrywania i chciałem bardzo szybko to zrobić. I o ile zawsze staram się i robię wszystko po cichu, nawet z wydłużonym czasem, żeby wszystko się udało i z odpowiednim rozpoznaniem, tutaj poszedłem tak zwany rympał, czyli wszedłem i zacząłem walczyć prawie ze wszystkimi, uciekając, walcząc, przedłużając przez to czas gry, ale no chciałem to zrobić szybko i to tak szybko nie wyszło, ale w końcu się udało, jak to się mówi. Rezultat został osiągnięty, ale nie do końca też mi się to podobało. Po zakończonej akcji wylądowaliśmy tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy i mamy jakieś zadanie. No to sobie to zadanie przyjmijmy. Trust a stranger. I'm no stranger. I'm Elpis. And I've been watching you. That's not ominous at all. No właśnie, żebyśmy się znowu gdzieś nie wcisnęli gdzieś, gdzie nie jesteśmy przygotowani. I'll drop the cloak and dagger. I've been training to become like you. But training isn't enough. You're more than a warrior. The blood of the gods runs through your veins. I thought they preferred Isu in Atlantis. The Isu may as well be the divine with how they rule. Cold, calculating, indifferent to the people milling beneath them. But it's not just Isu blood that makes you special, is it? There's something else. Well, you tell me. I'm talking about this, your spear. You weren't kidding when you said you've been training. You're quite skilled. That means a lot coming from you. So, what do you want from me? I'm involved with Atlas. He's afraid of taking the relationship public. He says his enemies would exploit me as his weakness, so he keeps me a secret. Wait, you're in love with Atlas? From my experience, I'm not sure Isu men truly love. Nevertheless, I need to make him see that I can be his strength. Our partnership might be a key to bridging the gap between Isu and humans. Your love is strategic. If we take the relationship public, we could marry and I could rule the district by his side, influence policy and ease the tension between the two groups. But so long as I am merely human, it can never be. That's why I want to be like you. You seem very passionate about Atlantean politics. Atlas doesn't approach the human and Isu conflict with compassion for humanity. I believe I can bring that compassion. Someone so ready to kill his own brothers hardly strikes me as husband material. Atlas is like any Isu, aloof and unchanging. That's why we make a good team. I bring out his humanity. No cóż, it would be nice to have another ally in Atlantis. What's your plan? At the Adamant Metallon, they harvest a metal used to create devices just like your spear. My spear's the strongest metal ever forged. Could this be used to forge other weapons? Well, adamant ingots could, but what I need is raw adamant. I know the one who can forge it for me. The Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He doesn't know about this. I'll tell him the truth when the time is right. Please, hurry back. Właśnie mamy zrobić to, o czym myślałem. Tylko, że tutaj jest, żeby zrobić to po cichu. Ja nie wiem, czy po cichu to się uda.
Ale druga sprawa to jest to, że... Zobaczmy sobie, co to jest w ogóle. No właśnie, jak to się może udać po cichu, jeżeli tutaj... Nie ma jak... specjalnie inaczej wejść. Ale może... Co to jest? Pokazuje nam... Aha, chyba pod spodem, że jest. Bo tu jest jeszcze jakieś wejście. Może tędy wejdziemy. O, właśnie o to mi chodziło. Albo od tyłu całkowicie. Jest tu jakieś wejście. Od tyłu. Chyba nie za bardzo. Chyba, że pod wodą może coś jest. Chociaż nie, te bloki skalne tak wyglądają, że nie ma tam przejścia. Za dużo tutaj nie podejrzałem, ale jedyna rzecz... Być może... Z tej strony. Dobra. Od przodu się nie da. Znaczy da się, wszystko się da, tylko... Czy jest sens? No właśnie, mamy zabić kapitana. No co jest? Znowu coś, nie mogę nigdzie wejść. A i zapomina. To jest adamant metal, którą LPS told me about. She said I should get the raw adamant without being seen. Trochę czasu nie grałem, mi się klawisze mylą. Które do czego służy, ale już pomału nadrabiamy zaległości. Czy tam ktoś jest? Jest. I też mnie zobaczą od ręki. Całkiem tam na dole. Musi być bardzo, bardzo daleko. No popatrzmy chwileczkę. Zastanówmy się, jak tutaj dojść. Chyba mi się tak nie uda idealnie skoczyć, żeby tutaj zeskoczyć na ten... Może się jednak uda. Doesn't find out I'm here.
No, na razie poszło nawet nieźle. To mamy wejścia. Siąfeczkę. Wiedzę, to bierzmy ten kodeks. Teren badania. Zabij kapitana, czyli jeszcze jeden tu musi być gdzieś w pobliżu. To zapewne będzie gdzieś tutaj, w kopalniach. Oj, tu bardzo ciemno. Musimy chwilę poczekać, żeby się przyzwyczaić do tego cienia. Jednak to nam nic nie daje, jest jednak tutaj bardzo ciemno. Czyli musimy chyba sobie zapalić tę pochodnię. No, 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 trochę za szybko to zjechaliśmy. Nic tu nie ma. Zgaśmy. Jest jeden. Oczywiście musi być kolos. Nie może być inaczej. Poczekajmy, aż kawałek odejdzie, bo tutaj to chyba raczej będziemy musieli podjąć walkę. Nic to nie wiem. Trochę tego kolosa się obawiam, no ale cóż, trudno. Nawet z tym kolosem poszło spokojnie. Z tego kąta nie strzelę. Like this might be where they store the raw adamant after mining it. No i chcieliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie jest drugi. No to chyba mamy tą kopalnię.
Przepraszam, z rana mnie tak troszeczkę jeszcze bierze. No. Jakieś. Tego mamy tutaj. Okej, ten się tam poszedł położyć. To dobrze. Niech oni się wymienią. Reacting with my staff somehow. Almost like they were meant to be together. Chwilę to trwa zawsze, żeby tego jednego zniszczyć, ale nawet. Nie, my go tu nie musimy nigdzie podnosić, ale go rzućmy. Tak strzelam, bo może coś ciekawego tam będzie. Aha, jeszcze tu musimy się pozbyć. Miejsce skarb. Taka malutka rzecz na koniec. Znajdź skarb. Tam coś pominąłem. Tam jest dosyć dużo do góry. Gdzie żeśmy wchodzili? Przeszukajmy, gdzie to może być skarb. No właśnie. W tym takich rzeczach nie ma. Tutaj nie ma nic. Idziemy dalej. Niszczę to, bo z doświadczenia, jak wiecie, po różnych żeśmy chodzili w zakamarkach. A tu jest skarb. Tam było to, że tam jakieś ukryte przejścia są nieraz na takim czymś, dlatego próbuję przeszukać. Taki sposób, że może gdzieś tam jeszcze prowadzi jak do jakiejś zakamarka.
To się okazuje, że to jest raczej takie dosyć proste. Dobra, tu jest przejście. Takie same jak tutaj. Wprawimy się troszeczkę w strzelaniu. Nie ma żadnych przejść. Nie znalazłem jeszcze jednego. Może w tamtej drugiej. Tu już jest wyjście. Raczej podejrzewam, że na wyjściu tego nie będzie. Chyba po prostu pominąłem gdzieś. Może w tej pierwszej sali tamtej strony. No nie, no teraz to już mnie całkiem walnęło. Odgłos tak jakbym jakąś blachę walił. A ja chciałem tylko zabrać tam koło niego coś leżało. No i taki przypadek mały. Właściwie przypał, nie przypadek. Dobra, wracajmy tamtą drogą, którą żeśmy przyszli. Musi być tam druga skrzynia i chyba raczej, tak jak patrzymy tutaj, musi być gdzieś. Tu raczej przejść drugich nie ma, ale... Tutaj też mamy gdzieś jakąś tajemnicę związaną. Do góry coś zostało. Tajemnicę związaną z tymi strażnikiem dusz, o tak bym to nazwał. I my tego strażnika dusz jeszcze żeśmy tutaj nigdzie nie znaleźli, a gdzieś to mi się wydaje, że może być powiązane. O, ciekawostka. Nie no, stąd żeśmy przyszli. Punkty zdolności mi są niepotrzebne, mi jest potrzebne znalezienie. No dobra. Jeszcze raz przejdziemy tą stroną i jeżeli nie znajdziemy w ogóle, tu wychodzimy i koniec. Jeszcze tu popatrzmy. Nic nam się, tylko to nam się świeci. Nic tu po drodze nie zostawiamy. By nam bardziej coś pokazuje po środku.
to jest wszystko zrobione. Tam jeszcze jakaś jedna rzecz. No cały czas coś zostawiam. Pod spodem coś pokazuje. Dziwne. No pod spód to my się tam dostać nie możemy. Nie z tej strony może. Dobra. Najwyżej nie będziemy mieć jednej skrzynki. W końcu to jest tylko... skarb, nic więcej. Zadanie będzie raczej wykonane, chociaż chciałem, żeby było zaliczone i odznaczone jako skończone. Mamy jedno. Może tam przy wejściu z tej strony będzie drugie. No bo żeśmy raczej wszystko zobaczyli. Dobra. Wychodzimy z tego. Zrobiliśmy kółeczko. Jednego skarbu żeśmy nie znaleźli. Gdzie on może być? Tu na dole na pewno nie. Wejdźmy jeszcze tu na górę po tej drabinie, bo tutaj jakoś do końca nie popatrzyłem. Może jednak coś tutaj będzie stało. To było na tak na szybkiego zrobione. O, nie, nic nie ma. Nie, jest, popatrzcie się. Jednak dla chcącego nic trudnego. Trzeba jednak było troszeczkę poszukać. Okej. Okay. Możemy wyjść główną drogą, przecież tutaj nikt nam nie zagraża. I chodźmy zakończyć to zadanie, chociaż nie było to nasze... Znaczy był to taki pośredni cel. Poszukując tutaj odpowiedzi na parę rzeczy, miałem to zrobić, a to przy okazji jako, wyszło jako dodatkowe zadanie. Nice to see that you're as skilled as you look. I'm making the right choice to become more like you. It takes more than a weapon crafted from adamant to be like me. Luckily, I'm not crafting a weapon, but a powerful issue device. Still, all you have is raw adamant. Until I take it to a skilled blacksmith so he can forge an Isu device from the adamant. Well, you know where to find the Dicastis when you need him. The forging takes time. What we do next will change Atlantis irreversibly. You should make sure you complete all your duties as Dicastis before meeting me at the Dome of Atlas. No i właśnie, to jest to, że zrobiliśmy te trzy rzeczy i nic żeśmy dalej nie odkryli. Mamy coś tutaj jeszcze, nieodkryte miejsce i chyba tam się udamy na razie, bo gdzieś tu w pobliżu mamy mieć, gdzie ono jest, kierunek tam.
Mamy tutaj takie zadanie, które było włączone, jak żeśmy zaczynali. Znajdź duszę strażnika na pograniczu rubieży. I mi się wydaje, że to może być jeden z tych elementów. Daleko. Trzeba tak dojść. Być może, że to jest to. Nie jestem pewien, dlatego sobie podjedziemy, żeby to odkryć, żebyśmy wiedzieli, czy rozmawiamy o tym samym. A potem dopiero będziemy coś kombinować. W duszy wojny, w duszy błogosławieństwa, już tytana. Zobaczymy, co my odkryjemy. Tylko jakiś stateczek by nam się przydał, bo tam trzeba kawałek płynąć. Tego tu biegnę pod wodę, do wody, znaczy się pod wodę. Żeby... O, mamy akurat. Jeden, drugi, do wyboru, do koloru. No nie jest tak źle, nic nie pływa, żeby nas coś zjadło. To sobie podpłyniemy. No i teraz się nam okaże, co to jest. I z nazwy. Zobaczmy, co to, kto tego pilnuje. No jest jakaś ekipa. Nawet nie taka duża. No, coś też chodzi tam. To zobaczmy, co to jest. Dusza tytana. No i to, co było właśnie do zrobienia, to żeśmy to znaleźli. Dobrze. No to nasz plan okazał się dosyć ciekawy, z uwagi na to, że pomyślałem sobie, tak jeszcze tylko zerknę, że to się mieści symetrycznie, czyli jeszcze jest tutaj i tutaj. I to będą chyba te wszystkie trzy rzeczy. No i tym sposobem żeśmy rozwiązali zagadkę, gdzie znajdziemy wszystkie dusze strażnika. To wchodźmy. Co my tu mamy zajść? I Adama, i sztabkę, i to, i tamto. No, dosyć dużo rzeczy. Ale zabij. Czyli mamy przeciwników. Rozglądam się, żeby... O, już widać, że mamy pierwszego stojącego kolosa. Górą, gdzie nie wyjdziemy. Dobra, spróbujemy z jakiejś sprzyczajki to zrobić. Teren duży. Myśmy komuś nie wyszli w drogę. I should be extra careful in this area. Trochę ich tu jest. Nie będzie prosto.
Zwykły. Popatrzmy, jak się tam warta wymieni. Gorsze jest to, że nie wszystkich mamy zaznaczonych i to jest właśnie to. Trzeba wstać do góry i nic nie widzi, to dobrze. Coś jest ciekawego. Dobra, to jest to, ale to nie jest wszystko. Tu mamy znaleźć też strażnika dusz. Jakiś trochę większy był, bo zaczął krzyczeć. Tak go musimy schować. Tam jest szef. Tam jest szef, to idziemy dalej. Z
Znaczy, że tu nie jest szef. To jest strażnik dusz. Później zobaczymy, co my tu możemy wykorzystać. Mamy tu dwóch. Jednego załatwimy szybko. Ale on się wydrze, to tamten nam przyleci. Lepiej byłoby to zrobić tak po środku, żeby dwóch sięgnąć równocześnie. Dwa uderzenia. Tak jest. Za daleko są. Ten ani drgnął. Czyli zrobiliśmy wszystko. I dusza tytana została zrobiona. Nie wiem, czy coś tam może z drugiej strony jeszcze jest. No ten padł pierwszego strzału, a poprzedni mi tak troszeczkę robił hałasu, więc nie mogłem mu pozwolić, żeby było to samo. Każdy zawodnik jest inny. Dobra, przejdźmy tylko tą stroną, czy coś tutaj jeszcze jakieś. No, jest znajdźka. Ciekawe sugestie dotyczące przyszłości. No to co, może pojedziemy teraz, zrobimy wszystkie trzy te inne, żebyśmy mieli to z głowy, jak już wiemy jak, gdzie i mniej więcej jak się wchodzi. Nie było tak źle. To możemy sobie popłynąć do następnej rubieży. Czyli duszy, nie wiem, wojny lub błogosławieństwa, która nam się tam wyjdzie. I to będzie chyba taki dodatkowy fajny element. Patrząc po czasie i na tym, jakby tam w zależności jak nam pójdzie, to byśmy na tym zakończyli. Poprzedni odcinek był trochę dłuższy, to może być tam parę minut krótszy, o ile wyjdzie, że krótszy. Nad się nam zrobiła. Dobra, tylko muszę popatrzeć w którym kierunku. Mi się wydaje, że na lewo będziemy płynąć, czyli tędy. No, którą stronę byśmy nie płynęli, to jest jedno i to samo, bo obydwa są w tej samej odległości. To ja wiem, czy to płynąć, czy to lepiej przeskoczyć i stąd dopłynąć. ...1400 metrów, dobra. Wycieczkę nocną na gondoli sobie zrobimy, jak w Wenecji. I będzie. Myślę, że pójdzie szybko.
łódka nam chyba wytrzyma, bo pamiętam jak pływałem i poznawałem Grecję, to łódka nie wszędzie wytrzymywała fale. I niestety co jakiś czas musiałem zmieniać środek transportu, ale myślę, że tutaj nie jest tak źle. Technologia wysoka, a faluki jak kurde w starożytnej, jak niedostępne. Przecież tam nie idę nigdzie. Jak w starożytnym Egipcie, czyli jeszcze starszej cywilizacji niż grecka, tak powiedzmy. Czy tam można się dostać? Być może tak, ale nie będziemy tego próbować. Pisze teren niedostępny, to znaczy, że nas tam nie dopuści, chociaż ładnie wygląda i mogłoby być bardziej wykorzystane, no ale nie można wymagać wszystkiego. Mamy połowę drogi przepłynięte, przecież niedostępne, tam się nie pchamy, płyniemy tu wzdłuż. Mamy twierdzę, którą trzeba będzie zrobić. Świetnie to tam wygląda, ale to nie jest to, tam nie płyniemy. No, wizja twórców tego dodatku bardzo mi się podoba. Dużo nawiązań do takich znaleźli dotyczące starożytnych kosmitów, starożytnych, jak to, kosmitów? No, chyba tak to się nazywa ta seria, która leci na Discovery. Muszę powiedzieć, że tych nawiązań dosyć dużo jest. Okej. To mamy drugą. Bliźniaczą akcję i trzecią sobie dzisiaj podarujemy, żebyśmy nie, po prostu nie popadli w jakąś duszę wojny. No, może być trochę gorzej, bo błogosławieństwa myślę, żeby była łatwiejsza. No i zobaczmy, co teraz tutaj. Jest trochę ciemniej. Początek podobny, tylko trochę inny układ. Tam były jakieś amfory, tu są jakieś takie. Ten. No i skręcamy zamiast w prawo, to skręcamy w lewo. Do tej pory układ jest prawie, że bliźniaczy. Dobra. Nie za szybko, żebyśmy to... Mamy pierwszego. Okej. I tu tego mocniejszego mamy. Careful. Don't want to be caught here. Z którym właśnie nigdy nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze jakiejś dogrywki, czy już będzie wszystko. A tam zgasiłem tą lampkę? No właśnie, nie pamiętam teraz, czy wszystko zrobiłem, ale nie, wyskoczyło mi, że była zakończona akcja, czyli zgasiłem. Jak było potrzeba. No tutaj też jest dosyć mocny. Ha. Zejdźmy kawałek dalej i popatrzmy, gdzie jest reszta towarzystwa. To jest kolos. Jeden pilnuje tylko. No dobra, próbujmy. Trzeba było dobić. Ale podnieśmy go, żeby nie było jakiegoś alarmu. Chodzi na to, że tu nikt nie chodzi, to sobie go tu zrzućmy. Dobra, idźmy dalej.
Tego gościa załatwimy sobie później. Najpierw zobaczmy, kogo jeszcze mamy. Tak daleko nie sięga. Moja broń. Tam jest następny. Dobra, pościągajmy tych najpierw z boków. No, jeszcze jeden. Czy to jest ten sam? To był chyba ten, co go z tamtej strony widział. Tam mamy jakiegoś gościa. Ale nie chcę nam pokazać. Dobra. Co my tu mamy znaleźć jeszcze? I sztabkę znaleźć też. Czyli wszystko trzeba znaleźć. O, tu mamy coś. Stronie też jest coś. Ale nie mamy tutaj kodeksu. Oj, coś się zapultałem troszeczkę. Zaraz muszę zerknąć, czy mamy jakiś kodeks. Dobra, to są same czas bronie, tylko i są. Nie, tylko mamy duszę strażnika jeszcze. No i kapitana oczywiście. To to na końcu. Żeby nie robić hałasu. Tu nikogo nie ma. Kierownik będzie gdzieś tam. Chyba. Nie widzę innego. Nie, kochany, gdzie ty się pchasz? Ty masz tu zebrać dane. No i fajnie. Gniew Aresa. To sobie potem wszystko popatrzymy i zobaczymy, czy coś nam się przyda, czy będziemy zmieniać swoją... Mamy dwa wyjścia, jedno i drugie. Tam jest gość. Jeden. I tu jest drugi. Tam jest chyba kierownik. Nie, nawet nie kierownik.
Kierownik musi być gdzieś tam. No dobra, na raz czy na dwa? Na raz. Na dwa. Tam jest kierownik tym razem. Musimy go podnieść, bo robi nam trochę bałaganu. Trzeba teraz się zacząć na tamtego i tamtego zmieść. O właśnie. Pójdziemy na pana kierownika. Sprawa jest jasna. W tej pozycji ciężko walczyć. Końcówkę sobie go troszeczkę zlekceważyłem, powiem. Myślałem, że pójdzie tak łatwo jak z poprzednikiem. I połowę życia mi zabrało. Jest jednak kodeks. No i dalej widzimy, że są ciekawe rzeczy. Dobra, i został nam ostatni. Ale ten ostatni już sobie dzisiaj... Znaczy na tą odsłonę gry podarujemy. Czy mamy wszystko? Nie, jeszcze mamy do zamknięcia. To ostatnia rzecz. O. Zgasiliśmy. Kończą nam się strzały. Znaczy musimy sobie zrobić. No tak, już są wszystkie. 70, mam 74, ja mam nic nie podniesione. Oj, trzeba będzie pójść do jakiegoś kowala i to zrobić. Nie kończą się, bo co zostało zrobione. W błąd mnie wprowadzasz, wszystko skończone? Nie, sztabkę znaleźć trzeba. No to nieciekawe, że ja nie znalazłem czegoś jeszcze. Ja tu się zabieram do żegnania, a my jeszcze po prostu nie skończyliśmy lokacji. Tu jest jeszcze coś. A. I mamy wszystko. W kuźni Atlantydy, legendarne bronie. Fajnie, że to może robimy na sam koniec gry wszystko. Lepiej byłoby, gdybyśmy tak zrobili to w środku gry, to wtedy byłoby, miało to jakiś sens. Tak nieraz bywa w grach, że dostajemy super broń prawie przy samym końcu gry. Która już tam wtedy do niczego nie jest potrzebna, chyba że do kolekcjonowania, albo do tego, żebyśmy sobie powiedzieli, że zdobyliśmy taką fajną broń. Dobra, uciekamy z tej miejscówki. Wyjdziemy i chyba sobie zrobimy tylko przeskok w odpowiednie miejsce, z którego rozpoczniemy następny odcinek i na tym zakończymy. Fajnie nam to się wszystko układa. Szybciuteńko teraz zrobimy całe zadanie dotyczące duszy strażnika.
To zostaną nam tylko bieżące, dotyczące wątku głównego i chyba są dwa jeszcze niezrobione, które są jako poboczne. No to jest dodatek, to tutaj raczej nie powinno być nie wiadomo jaka... No ładnie, teraz on się świeci, wchodziliśmy w ciemnościach. Długość tego dodatku, ale... Ta druga część jest troszeczkę dłuższa niż pierwsza, tak bym powiedział. Znaczy nie, ja błąd zrobiłem, że wsiadłem na to. Nie mamy czasu na takie zabawy. Musimy sobie przeskoczyć do miejsca, z którego tutaj dopłyniemy bardzo szybko. I zrobimy tutaj siedzibę tak, jak żeśmy ostatnio zakończyli, co tak kiepsko nie poszło. Ale zrobimy sobie tak, żeby to było. Czyli co? Tu mamy coś jeszcze. Ogień wśród wody. Wykuj legendarną broń. Najpierw zdobądźmy materiał, żebyśmy mogli z czego wykuć sobie. No to sobie tam przeskoczmy. No co jest? Nie chce mi skoczyć tak, jak powinno być. No i w tym miejscu sobie zakończymy. Pójdziemy, zrobimy w następnym odcinku najpierw tą siedzibę. Ale nie na wariackich papierach, tylko tak spokojnie. Od tego zaczniemy i potem dopiero pójdziemy zrobić trzeciego strażnika dusz. No i będziemy zmierzać ku końcowi. Także myślę, że jeszcze parę odcinków i zakończymy całego asasyna tą odsłonę. Ja zerknę potem tylko jeszcze, albo wspólnie zerkniemy do podstawki, bo tam są dodawana dodatkowa treść. Zagubione, zaginione, mity greckie, coś takiego. I ja myślę, że... Dobra. Tu w tym miejscu tak zakończymy. I ja myślę, że wtedy podejmiemy decyzję, czy będziemy jeszcze coś, jakiś odcinek nagrywać, jeden, czy dwa, czy trzy, dotyczące tych mitów greckich, czy po prostu już zakończymy całą serię. No bo to jest 149 odcinek, następny będzie jubileuszowy, 150. Rzadko się zdarza, żeby tyle nagrywać, przy czym to są godzinne odcinki. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas, kłaniam się i zapraszam na kolejne odcinki.